czekaj, no żulowa, no kurna, usuwaj to teraz, zamykaj to i usuwaj, bo ja się za nim... Siema, siema, witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, i dzisiaj będzie film, który chciałam już nagrać. W ogóle ja mam czerwone paznokcie, a one są porażką, słuchajcie, żygam, po prostu jak patrzę na te paznokcie. Są ohydne, ale no musiałam coś z nimi zrobić, bo... No dobra, nieważne. Ja już wiedziałam, że ten film nagram, jak jeszcze nawet nie byliśmy tutaj, jak jeszcze nawet ten wyjazd nie był pewny. Wiedziałam, że go po prostu nagram. Otóż porównanie jakby takie sklepu zoologicznego w Polsce, a tutaj podjechaliśmy, zaraz wam pokażę w sumie, jak wyjdziemy na zewnątrz. Jesteśmy z Żulową, żeby mi się nagrywała, no zobaczymy, a jak mnie to z ręki, bo stajcie, że... Dobra. I ogólnie ja nie byłam jeszcze w tym sklepie, dlatego że my tutaj mamy trochę przerwane z samochodem. Mamy jeden samochód na naszą całą rodzinę, w domu mamy normalnie dwa. I jednak jestem bardziej niezależna. Tutaj natomiast muszę mieć dzień, kiedy akurat rodzice nie będą potrzebowali, więc nie mogłam tak pojechać sobie wcześniej, zobaczyć, się wiecie, zapoznać, zrobić sobie jakieś notatki. Tylko od razu jedziemy i z buta wbijamy i obczajamy. No już pierwsze co widać to, że te sklepy są zdecydowanie większe. Mówię tutaj, my jesteśmy akurat pod PetSmartem. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z popularniejszych, jak nie najpopularniejszy w Stanach sklep zoologiczny. Jest taki bardziej market zoologiczny. Jestem ciekawa, czy są zwierzęta. Wiadomo, że to nie jest nic dobrego, jak są zwierzęta, bo w Polsce też się od tego powoli na szczęście odchodzi, ale... chcemy zobaczyć. Wiadomo, że fajnie pooglądać zwierzaki, zwłaszcza jak się nie miało ze swojej styczność tak długo już naprawdę. I w ogóle cud, że my żyjemy i nagrywamy ten film, bo musiałbyśmy jechać przez autostradę, a tej autostradzie to mają po jakieś 6 pasów, w jedną stronę to jest norma. Słuchajcie, wjazdy są tak niebezpieczne. Zobaczcie, że moje uszy w ogóle jeszcze ja coś słyszę po twoich krzykach. Tutaj weź tak darłam, jak jechałyśmy, serio. Jeżdżamy na to, tam jakieś samochody. Jaki pies. No, tutaj ludzie z zwierzakami przychodzą. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, cud, że żyjemy. Jak Joe. Żulowa, ogarnij się, nie przerywaj mi, bo ja to nagrywam. O, tam też jest jakiś, bo tam jest inny mały piesek. Jak się wam będzie podobało, to możemy pomyśleć jeszcze o, bo jeszcze jest PetSmart, to jest taki chyba główny i jeszcze są jakieś inne takie, Pet coś tam, coś tam. Więc też możemy sobie poobczajać inne. Jeżeli tutaj się okaże jakaś tragedia i nie wypał i przypał, to pojedziemy do innego. Dobra, my jesteśmy, zobaczcie, przed i w ogóle wali tutaj jakimś kurnikiem, ja nie wiem... To nie wiem, czy oni tu trzymają jakieś kury też, ale no wali strasznie, ale... Wszyscy tu prawie przychodzą ze zwierzętami do sklepu, więc ja dobrze, że wzięłam plomą, co to w ogóle nie pasuje. A u nas ogólnie też można wchodzić do zoologu, na przykład do kakadu ze zwierzętami, ale mało osób wchodzi, a tutaj naprawdę praktycznie każdy. Patrzcie, to jest ten sklep PetSmart. Ja właśnie kojarzę z różnych takich filmów, jak ludzie... Ale stanęłam żałośnie na dwóch miejscach, dobra. Nieważne, nieważne, lepiej tego nie pokazuję, bo wstyd. Jak ludzie właśnie na przykład kupią jakieś wyprawki tam ze zwierzętami, tak, to właśnie zazwyczaj do tych PetSmart wchodzą, więc kojarzę z różnych zagranicznych filmów. Ale dobra, chodźmy, obczajmy. Wchodzimy, tutaj jest alejka z rybskami. Wow, ale fajne. Ryby, o nie, to są te takie, co są w, takie, w małych takich pojemniczkach, szkoda ich. Szukam pieniędzy. Ja żulowa szuka więcej. No ale duża, duży dział akwarystyczny tutaj mamy, patrzcie, patrzcie, ja to się nie znam za bardzo. No ale jednak mogę wam pokazać, bo może ktoś z was się interesuje, zna, to wam chętnie pokażę, tak przelecimy te rybki. Szybko. Szarańcza gdzie? Pokaż gdzie. Co? A, tu na podłodze. Nie wiem, ale tu karaluchy potrafią chodzić normalnie po chodnikach. Straszne, straszne. I tu, no, dużo rybek, dużo rybek. Mam nadzieję, że mnie nie wywalą za nagrywanie czy coś, ale tak, tutaj mamy kolejną alejkę i to są chyba ptasie rzeczy z tego, z jakiegoś, wiecie, zawieszania ptakom, no tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie, tak. I tutaj jeszcze jakieś terraria. Okej, my tak wyszliśmy trochę od boku, nie tak na wprost, ale to nieważne. Tutaj mamy różne podłoża. Właśnie oni mega popularne, u nich są te, u nas też są, są takie, ale to chyba jedna firma produkuje, takie papierowe jakby. A tutaj to oni no, pełno tego stosują z tego, co ja widzę. Ale najlepsze są takie, bo te barwione to tak się... Zobaczcie, pełno firm to różne używa, w sensie produkuje, a u nas naprawdę niedużo. Tu jeszcze, zobaczcie, pełno papierowych. No, to jest... są trociny? No, to są tak, to jest jakby takie podłoże właśnie papierowe. A. Tylko, że to fajnie wchłania i to jest spoko, tylko, że śmierdzi też bardzo, z tego, co wiem. I normalnie to jest pierwsza różnica. U nich, zobaczcie, to jest podstawowe podłoże, takie papierowe. Takie, tutaj takie bardziej zbite, tutaj takie znowu mięciuteńkie. Kurczę, no to nie wiedziałam, że aż tak, bo widziałam rzeczywiście na filmach, blogach, że pełno tego jest, ale nie sądziłam, że aż tyle jest sprzedaży. I jeszcze tutaj, zobaczcie, tu są trociny, ale fajne trociny, bo są takie bardziej wiórki. Nie takie zmielone, takie fajniejsze.
Dobra. Tutaj są jakieś kuwety, jakieś takie środki czystości ogólnie. A to co to jest? Chyba podkłady tymi. No i tak jest szczoteczki. No a tutaj jeszcze są kuwety. Oj, babka pracownik, weź to. Dobra, musiałyśmy się ukryć, bo babka tu pracownik szła. Tu jest alejka z takim, ale chodź, bo jeszcze chciałam pokazać tam, bo tam są jeszcze kuwety dla kotów. Ale to są tak nic. Bo u nas zazwyczaj jest tak, dział zwierzęta klatkowe, dział ptaki, w sumie to też są takie prawda, dział ryby, dział psy, koty. Dział żulowa. A tu są takie bardziej, no inaczej jest to selekcjonowane. O Jezu, ale słodziutkie pieluszki. Ale ładne, słodziuteńkie, chociaż z woleczkiem z tego co wiem, to się chyba nie powinno. Tutaj nie jest ta babka, nagrywaj stąd, chodź tu, ja będę nagrywać. Tutaj są różne kuwety, na przykład dla kotów, bo nie chcę się pokazywać. Patrzcie, tu, tam takie bardziej płaskie, samoczyszczące się i tak dalej. Koty tam są normalnie! Kotki? Żlowa, to jest co do adopcji, to właśnie są te sklepy, gdzie się adoptuje. Tak, weźmy sobie kotkę. Zarąbiście. W sensie fajnie, że adopcja, nie? A nie, że sprzedaje. Dobra, i to są może klapki. Wielkościowo średnie, ale do kółka klatka, fajne, to fajne akurat, to że jest mała dosyć. No klatki, że wiadomo, to są takie dla chomików, takie najgorsze, takie typowe, wiecie, najgorsze. I oczywiście widzicie z tymi podłożami do wymiany od razu gotowe, że można sobie wkładać te podłoże. O, tutaj fajne są nawet zabawki, zobaczcie, takie jakieś drewniane, takie czemu klinowe, czyli to nie jest akurat drewna. Ale takie widać, że fajniejsze. Ej, bardzo fajne zabaweczki. I tak w Polsce na przykład wydaje mi się, że brakuje takich zabaweczek. Zdecydowanie. Bardzo fajne. Tu niektóre pewnie są barwione też może sztucznie, nie wiem, nie wiem, się nie wczytuję. Ale ogólnie to akurat bardzo na plus, bo myślałam, że w tych sklepach w Stanach będą raczej takie bardziej niedobre te rzeczy. Patrzcie, na przykład takie domki, budki. Serio, bardzo spoko. O, ładnie pachnie, no takie świeżutkie. A ogólnie co do cen, bo pewnie też was to będzie interesowało, no to te rzeczy są wiadomo w porównaniu do polskich cen. Mogę wam tak przeliczyć szybko na polski. Na przykład to kosztuje około 50 zł. Też, ale pamiętaj, że oni tutaj mają inne, tak, totalnie. Inne zarobki, więc to jest totalnie się nie porównuje. A tak wam, żebyście wy wiedzieli, jakie to jest na polskie. Więc no, jest to droższe wiadomo, ale w porządku ich zarobków i do ogólnie tutaj to w sumie takie dosyć standardowe ceny. Zobaczcie, ojejku, to są jakieś zwierzaczki. Zobaczcie, tu pewnie śpią, bo teraz to jest, wiecie. A to już są chyba w sprzedaży. Chyba mysz? Tak, tak. No tu nie widać. Nie ma za dużo tych zwierzaków. Zobaczcie, świnki morskie. Siema, świnie. Siema, żulowa. Spada żulowa. Kurde, chcę pokazać, ale tam ta babka jest, bo tam są szyszyle jeszcze tam na dole. Ojej, ile kalendarzy adwentowych dla zwierząt. No. Dla mnie. Fajnie. Ta jeszcze. No, nie mogę się wytłumaczyć z ciebie. Rzecz, którą wam chciałam pokazać, ale ta babeczka tu była i nie mogłam. A to są siana. Zobaczcie, oni tu mają paczkowane, ale naprawdę fajne siana. One mi się podoba. Nawet w markecie można kupić takie siano. I one są no, piękne, te siana. U nas to ze świecą takich szukać, a tutaj pierwsze lepsze jest naprawdę ładne. No dobra, może niektóre są badziewne. Na przykład tutaj jest jakaś taka sieczka. Ale naprawdę, no na przykład to, zobaczcie, jest bardzo ładne. Czy tutaj jeszcze mamy jakieś siana? Też mega. Zobaczcie. Bardzo fajne. A jak to cenowo wygląda? Nawet nie wiem. Ale zarąbiste akurat to. Widziałam kiedyś właśnie na TikToku amerykańskim, jak ktoś dawał takie siano królikom. Ja mówię, jest jakie cudowne. Tutaj mamy karmy dla właśnie takich zwierząt klatkowych. No to co? Średnie, na pierwszy rzut oka średnie, średniowa i to duża. Nie widzę jakichś takich... Chociaż no... Nie chcę się wczytywać szczerze w te składy. No niektóre wyglądają na nawet, ale to wiadomo, trzeba było się wczytać w składy. Nie ma... Myślałam, że Versillaga tu na przykład będzie. A nie ma. A to nie jest polska firma. Ale Vitacraft jest, zobaczcie. Vitacraft to jest taka, co też w Polsce. Nie kojarzę, żeby tutaj były jeszcze jakieś takie, co w Polsce sprzedają. Nie widzę. Oj, tu są różne sianka. Zobaczcie, o różnym smaku. Fajne. Te sianka mają akurat bardzo spoko. Patrzcie, tutaj jeszcze są zwierzaczki. Gdzie są chomiczki? To jest tutaj, jakieś słodkie.
Nie stukaj, nie stukaj, nie stukaj. Nie stukaj. Nie stuka. To nie są chomiki, debilu. To są chomiki. No dobrze. Jezu, jakie leżą wyluzowane świnie. Oczywiście halloweenowe przebrania dla zwierząt to jest must have wszędzie. Wszędzie są tutaj halloweenowe rzeczy, nawet w zoologicznym. Ogólnie no, kurde, strasznie słabo, że są tutaj te zwierzaki. W sensie, one nie mają jakby jak na zoologiczne złych warunków, ale no jednak sama sprzedaż wiadomo, że jest na minus. Ale tam są do adopcji i to jest akurat mega plus. Dobra, tutaj mamy alejkę dla kotów chyba, z tego co widzę. Fajnie, fajnie, fajnie. To jakieś drapaki. Czy to jest takie trochę jak nasze kakadu, tylko po prostu większe? No i jest różnica z tymi zwierzakami do adopcji, ale to pokażę wam później, bo to myślę, że będzie kolosalna różnica. Co tutaj? Jakieś legowiska? No to w sumie takie standardowe rzeczy, bo ja... Co? Ej, no fajne, fajne. Chcesz lewa takie do pokoju i tam łeb trzyma, jak będziesz spać. Super, że jest też kojec. Na przykład u nas w takim zoologu stacjonarnym ciężko jest kupić kojec, zobaczcie. I tu od razu są te rzeczy do sprzątania. No, spoko. Tu akwaria i dalej jeszcze kolejna ściana żwirków, ale już nie tych takich papierowych. Tylko widzicie, są też drewniane. A nie, no są też... Tu jest też papierowy. Patrzcie na to. Masakra. W sensie dla chomika klatka. Ja nie mogę. Co oni wymyślają? Oni są też powaleni. To jest wyjście też dla niego. No. Może się wykopać. No ale nie, no to jest straszne. W sensie to jest... Bo to jest straż pożarna. No straż pożarna, ale żołat... To... No nie, to się podłącza, pewnie świeci jakoś. Ja pierniczę, masakra. W sensie to jest, no, okej, okay, wow, ale nie, okropne dla takiego zwierzaka. Całe takie z plastiku i w ogóle... Co? Strażak. I żulować pod nieco. Druga kocia alejka. Druga cała kocia alejka. O, nie, no... Duży jest wybór, wiadomo, że jest bardzo duży wybór. Tu w ogóle mam wrażenie, że ludzie właśnie tak kupują, że zamawiają też, ale jeśli chodzi o zoologiczne rzeczy, to raczej kupują. Opatrzcie, świąteczne już ubranka są też dla zwierzaków. Normalnie dział ubraniowy dla zwierząt, to jest hit. Pełno! Taki duży wybór. Kolejna kocia alejka. Kurde, no sporo rzeczywiście. Tutaj mamy jeszcze psie rzeczy, miseczki. Tu jest adopcja kotków przeprowadzana. Kotki są różne. Takie zamknięte. No, ale fajnie, że można zaadoptować. To jest akurat bardzo fajne. Mega, kurde. Ale słodziaki. Zaraz podejdziemy tam bliżej. Tego. Żluwa, no co nieodpowiedzialne by było. Proszę cię. Nie będę ich im pukała, żeby ich nie stresować, ale pokażę wam z bliska. Jak śpi! Jest słodziak. Tam takie dwa rudzielce. Ojejku, ale piękny! Patrz, lewa, jaki śliczny. Nie, co to jest daleko. Jaki piękny. Ej, jak babka głaskała niby. Tamtego jakiegoś głaskała. A, bo oni chyba się zastanawiają nad adopcją, może dlatego. Ale ten jest też śliczny, patrz. Dzień dobry, maluszki. To są jakieś młode kotki. To jak śpią dwa. Okej, tutaj jeszcze kolejne drapaki. Widzicie takie rzeczy, no jest tego duży wybór. Kolejne terraria, o nie, jakiś pracownik się gapi. Tutaj zobaczcie, są rzeczy psie. Ogólnie cała chyba ta strona jest psia. Tak mi się wydaje, że cała ta strona jest psia tego sklepu. Tamta jest kocio, tam i takie mniejsze zwierzaki. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, w sumie na 100% możemy zobaczyć. A jakieś... Uj, jaki wielki transporter dla psów. Wy nie widzicie tego, ale to jest ogromne, bo ciężko oddać tą wielkość. Tu jest góra tego transportera chyba tam... Oja, ale ogromne. Oja, ej, to... O, takie fajne schodki. O, to jest zarąbiste do łóżka, żeby przyłożyć. Patrz, jaki wielki transporter. No, weź, stań obok, chcę pokazać wielkość. Ogromny. No my byśmy się we dwie tutaj zmieściły. Na ludzie, no spokojnie. Jest tutaj transportery, tu kolejne karmy dla psów. Tutaj kolejne rzeczy dla psów. Co to w ogóle jest? Motherfuck? A, że do ziemi się przyczepia. Ale duży wybór tych wszystkich smyczy. Patrzcie. Mega duży. Szelki, ale ładne, fajne, fajne.
Zobaczcie, jaki duży wybór. A tutaj z lodówek rzeczy. Kiełba taka duża. Tutaj co mamy? Zabawki jakieś, takie transportowe rzeczy. Różne maty do samochodów i w ogóle. Szelki samochodowe i tu są jakieś zabawki. Ej, ale fajne. Pluszaki. No takie rzeczy. Nic specjalnego chyba. Tutaj mamy jeszcze przysmaki, a i jakieś podkłady higieniczne. Też sporo przysmaków, ale one wyglądają na fajne dosyć takie. Czyli wiadomo, że skład trzeba było obczaić, ale takie wyglądają na spoko. Nie ma takich... W sensie, no dobra, na przykład to chyba masakra, to raczej też nie wygląda dobrze. No, ale wiesz. O, takie do sprzątania kup, to jest fajne. Musimy to sobie kupić. Żlowa. Co? Czym ty się żlowa jarasz? A, i tutaj są do pielęgnacji jeszcze rzeczy. Przyda ci się. A, i legowiska. Fajne te legowiska, na przykład jak ja bym miała dziecko, to ja myślę, że ja bym zaopatrzyła się w takie właśnie legowisko i je tu układała. To by zarąbiste dla dziecka. O, i znowu ubranka kolejne, patrzcie. jakieś poduszeczki, nie wiadomo co. No fajne. Słodkie, o Boże, ale słodkie, nie mogę, patrzeć. I tutaj co jest żulowa? Wybieg. To jest wybieg, a, że jak na przykład przychodzisz z psem i chcesz zrobić zakupy, to go tutaj wrzucasz. Chyba. Tam coś w tej klasy? Nie. Nie, to nic nie. A, jakieś treningi i jeszcze, że pewnie jak zapoznajesz się, bo jak chcesz zaadoptować zwierzę stamtąd, wiecie, z tamtej strony sklepu, to tu możesz się z nim zapoznać. No, fajne. Fajna opcja, no. Tu jeszcze cała duża aleka z przysmakami dla psów. No pełno jest tego. Bardzo duży wybór. Dobra, my już jesteśmy w samochodzie. Ogólnie to... no, zrobiłyśmy taki tour, zrobiliśmy w sumie po tym sklepie. Ze zwierzaków takich innych niż są u nas w sklepach, no to były koty. Wiem, że psy też często tak są właśnie, albo króliki na przykład są często tak do adopcji, a wydaje mi się, że każdy sklep zajmuje się trochę inną adopcją. Ci wzięli na przykład koty. Myślę, że też u niektórych są psy i tak dalej. Takie inne zwierzaki. No ale to możemy, wiecie, w jakichś innych filmach, jeżeli chcecie jeszcze sobie pojeździć do innych takich sklepów, w sensie do też zoologicznych, ale innych. Tutaj jest też weterynarz obok sklepu, więc to jest tak jak u nas w Kakadu trochę. Nie wiem, czy przy każdym Kakadu jest weterynarz, ale ten, co jest w Łodzi, to na pewno jest obok. Więc to jest, no, może i spoko. Mniej jest na pewno zabawek dla psów. Bardzo duża różnica jest w tych ściółkach, siana. Wydaje mi się, że w sianach jest taka jedna bądź dwie firmy, które po prostu przodują, robią fajne siana, a nie ma miliona takich kruchych. To jest akurat spoko. Karm jest dosyć mały wybór dla takich zwierzaków typu króliki, chomiki, świnki morskie. No ale w Polsce tak samo, umówmy się, nie ma zbyt wielu dobrych, więc tutaj dużej różnicy nie ma. Ale tak wam pokazałam, sama byłam bardzo ciekawa, sama chciałam właśnie wejść do takiego sklepu, przejść się, zobaczyć co jest. Więc mam nadzieję, że się zainteresowaliście. Jeżeli wam się podobał ten film, to dawajcie znać, to będziemy robić właśnie kolejne jeszcze tego typu porównania, bo sama jestem ciekawa i sama chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda. I dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze ktoś przyjechał z pieskiem. Kurde. O, widać. Ale fajny.